Dzień dobry, Marzena Błaszczyk, Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Łobuz Polska. Witamy na konferencji prasowej z okazji naszej sprawy, która trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest to jedna z pierwszych spraw dotycząca prawa do informacji. Razem z nami jest pani Magdalena, która tutaj tłumaczy na język migowy. Sprawa jest o tyle ciekawa, że jako jedna z niewielu spraw została przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjęta. Na tym etapie 95% spraw kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odpada. Sprawa dotyczy naszego wniosku o dostęp do informacji skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2017 roku.